bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji jest prosto zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym świecie ludzi. Gdzie zasada homo, 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 homo? Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Zacząłem pracę przy festiwalu 18 lat temu, w 2000 roku. Jego droga zawodowa, mimo iż pełna różnych wątków, spokojnie może posłużyć jako materiał do nakręcenia niezłego filmu. Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Producent, przedsiębiorca, wydawca, ale też kierowca rajdowy. Przeciętny film współczesny, fabularny, kosztuje kilka milionów złotych. Wielu ludziom spoza branży trudno jest to zrozumieć, dlaczego aż takie pieniądze. Chociaż gdyby przestudiowali napisy tyłowe wyświetlane na ekranie po zakończeniu filmu, może zrozumieliby, czy taka refleksja by się pojawiła pozytywna, że jednak te dziesiątki czy setki osób zatrudnionych to są profesjonaliści, którzy muszą zarabiać, a nie robią tego w sposób amatorski czy jako wolontariusze. Mercedes-Benz na drodze naszego bohatera pojawił się dość wcześnie. Jednym z jego pierwszych samochodów był ociekający chromami i majestatyczny Mercedes Skrzydlak. Dziś przygotowaliśmy dla niego samochód pełen skrajności. Esencjalny, emocjonalny i wykonany w duchu wszystkiego tego, co w Mercedesie najlepsze. Znakomite osiągi, rasowe brzmienie, wygląd, systemy asystujące, jakość wykończenia, szybka charakterystyka Mercedesa GLA 45 AMG. Napęd na 4 koła to gwarancja, że duża nadwyżka mocy zostanie w całości przeniesiona na asfalt. Widząc GLA 45 AMG w lusterku wstecznym, kierowcy natychmiast opuszczają lewy pas jezdni. Zachwycają w tym aucie osiągi, rasowe brzmienie i zawieszenie. Czas w drogę na Test The Best. Naszego dzisiejszego bohatera zabieramy z miejsca jego pracy, czyli Gdyńskiej Szkoły Filmowej. To miejsce też doskonale znane dla Mercedesa, gdyż niedaleko w Teatrze Muzycznym odbywa się słynny Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, którego gwiazdy wożone są samochodami firmy BMG Goworowski. My współpracujemy z firmą BMG Goworowski już od ponad 5 lat. I ja jestem pod dużym wrażeniem, bo mieliśmy też różne inne marki przedtem, tego jak bardzo się angażuje firma i rozumie potrzeby takiego wrażliwego środowiska, jakim są filmowcy. Panie Leszku, jak to było u Pana z tymi rajdami? Naprawdę się Pan ścigał? No, sprzęt, którym się ścigaliśmy, był bardzo różnorodny. To były samochody takie, jakie były dostępne na rynku. Ja jeździłem Skodą 100S najpierw, a potem Maluchem. Fiatem 126P. No i to było tak, że te samochody, które kosztowały na wolnym rynku lub w sklepie, w wolnozbycie jakąś tam kwotę, na przykład 150 tysięcy, no to trzeba było jeszcze drugie tyle dołożyć, żeby zrobić z tego jako tako nadający się do sportu sprzęt. Więc mówimy o takim półamatorskim trochę ściganiu, mimo że robiliśmy licencję, trzeba było przejechać kilka rajdów amatorskich, zdobywało się drugą rajdową licencję, a potem zdobyć ileś punktów w rajdach już sportowych, żeby mieć licencję dwójkę. Taką licencję w ciągu 2 lat zrobiłem, osiągając tam jakieś wyniki na poziomie 4., 6., 7. albo 3. miejsca w rajdach okręgowych, a następnie zacząłem startować w rajdach do mistrzostw strefy, do mistrzostw Polski. Nazwiska takie jak Altonen oraz Zasada też miały wpływ na Pana funkcjonowanie jako kierowcy? Nie było trenerów wówczas, nie było szkół rajdowych, tak jak teraz jest dostęp na zachód, można pojechać do Europy, do wielkich mistrzów. Altonen przez całe lato taki mistrz świata wielokrotny, wynalazca różnych specjalnych trików i technik rajdowych, prowadził taką szkółkę. W Polsce to się zaczęło dopiero po 90 roku, więc nie zdążyłem. Uczyliśmy się sami, czytaliśmy po 10 razy jedyną książkę dostępną wówczas, Szybkość Bezpieczna, sobie słowa zasady, który opisuje w niej bardzo zabawnie, i książka jest ilustrowana świetnymi rysunkami Szymona Kobylińskiego, podstawowe techniki jazdy sportowej, jazdy w poślizgu, sposób zmiany biegów, tor jazdy, nawierzchnie różne, szutrowe, asfaltowe i mieszane, omawia. Więc to była nasza taka Biblia, a oprócz tego podpatrywaliśmy starszych kolegów, którzy mieli już doświadczenie. Czy dzisiejszy testowany samochód spełnia Pana oczekiwania?
Świetnie hamuje ten samochód. Bardzo ma efektywne hamulce. Podobnie jak przyspieszenie niesamowite. Panie Leszku, czy jest pan dumny ze swoich osiągnięć? Każdy, kto zna moje życie, powiedziałby, że jestem bardzo spełniony człowiekiem. Osiągnąłem parę w życiu istotnych sukcesów, a największym jest chyba to, że udało mi się zbudować coś, co będzie przez długie lata, mam na myśli to, co się w Gdyni wydarzyło w ciągu ostatnich lat. Nieprawdopodobny rozwój festiwalu filmowego w Gdyni, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, którego jestem dyrektorem. Wspaniała szkoła filmowa, którą założyłem wspólnie z kapitalnymi wykładowcami na czele z Robertem Glińskim, która odnosi niebywałe sukcesy, a my jesteśmy jako jej wykładowcy, organizatorzy i prowadzący współautorami poniekąd. Czy wreszcie to centrum filmowe, pod które właśnie podjeżdżamy samochodem, które jest niesłychanie popularnym ośrodkiem kultury filmowej. Świetne kino studyjne, fantastyczna galeria, bardzo ciekawe warsztaty, które się tu odbywają, spotkania, mnóstwo zajęć edukacyjnych dla młodzieży filmowej. I to wszystko jest bardzo doceniane przez mieszkańców Gdyni, Trójmiasta i okolic. Każdego roku, jak tu przyjeżdżają również goście z zagranicy, podziwiają to, co się wydarzyło w Gdyni, w jej centrum, w związku z takim sprofilowaniem polityki kulturalnej miasto w sposób, powiedziałbym, filmowy, czy z pewnym ukłonem wobec kinematografii polskiej. I tutaj Gdynia stała się takim drugim czy trzecim obok Warszawy, Łodzi, Krakowa czy Wrocławia, bardziej Warszawy i Łodzi, centrum filmowym. Pomału test The Best dobiega końca. Pan Leszek wyjątkowo sprawnie operuje modelem GLA45 AMG. Panie Leszku, jak się podoba pański test The Best? Dziękuję bardzo za test. Fantastycznie mi się jechało tym samochodem. Chętnie pojeździłbym nim kilka dni, a może przymierzyłbym się w przyszłości do zakupu. Fantastycznie się w nim czułem. Następne odcinki Test The Best oglądaj na stronie www.test-d-best.pl. Nie zapomnij subskrybować kanału. Już niebawem kolejny Test The Best.